Kryształ duszy i geneza czakr przedstawia Krzysztof Bartoszewicz. Tysiące lat temu, jeszcze za czasów wspaniałej cywilizacji Atlantydy, ludzie oraz wszelkie stworzenia na Ziemi posiadały w swoich ciałach kryształ jako centralny układ energetyczny. Rezonował on z energetyką jądra planety i to w nim znajdował się pierwiastek ze źródła życia. Kryształ ten nie był formą fizyczną, raczej kondensacją energii źródła. Regulował on wszelkie procesy życiowe w organizmie, łącznik świata fizycznego z duchowym. Niestety wraz z rozwojem planety stała się ona najbardziej atrakcyjnym miejscem pod względem egzystencjalnym i energetycznym w naszym Układzie Słonecznym. Kiedy cywilizacja, nazwa ją reptyliańska, doprowadziła do wyniszczenia swojej planety oraz z braku źródła energii niezbędnej im do przetrwania, zmuszeni zostali do szukania nowych planet i zakładania tam kolonii. Tak trafili na Ziemię. Prowadzili badania oraz eksperymenty mające na celu zmiany warunków atmosferycznych na naszej planecie, tak aby odpowiadały one ich potrzebom. Nie mogli również przyswajać czystej i skondensowanej energii zwierząt i ludzi posiadających kryształ. Zaczęli więc wprowadzać modyfikacje genetyczne na wszelkich formach życia, łącząc swoje DNA z DNA istot z Ziemi. Nie ominęło to również i ludzi, poprzez łączenie DNA na przestrzeni wielu pokoleń w zmodyfikowanych genetycznie ludzkich organizmach zaszedł proces pryzmatyzacji energetycznej, czyli rozproszenie energii na jej składowe 7 pomniejszych wibracji energetycznych, efektem czego były czakry. Dzięki temu rasy reptyliańskie mogły swobodnie żywić się energiami zwierząt i ludzi. Rozbicie energii na pomniejsze wibracje dało rasom reptyliańskim i innym zresztą na dużą swobodę w przyjmowaniu konkretnego rodzaju energii w zależności od zapotrzebowania. Stymulacja danej czakry uruchamiała procesy energetyczno-biologiczne, np. strach, i powodowało wydzielanie danej wibracji, którą istota mogła się posilić. Większość z nas postrzega czakry jako kulę energii lub jej wir, 7 lub więcej kolorowych punktów na ciele i poza nim. Jednak w rzeczywistości budowa czakr jest znacznie bardziej skomplikowana i złożona. Czakry składają się bowiem z układów potrójnych pierścieni i obracających się naprzemiennie. Przyjmując, iż to obraz męskiej czakry podstawy, widzialny z przodu, z perspektywy terapeuty, to pierwszy, największy pierścień obraca się w prawą stronę danej osoby, następny mniejszy pierścień w jego lewą stronę i najmniejszy ponownie w jego prawą stronę. Całość tworzy ciąg energetyczny energii pobieranych z zewnątrz. Co ważne, to pierścienie czakr nie są równomierne i schematycznie, a ich budowa i układ nie są zgodne z ciągiem Fibonacciego. Nie zawierają w sobie złotej proporcji stworzenia, co podkreśla ich nienaturalne pochodzenie. To właśnie na pierścieniach czakralnych zakładane są pieczęci stosowane przez Kościół oraz inne systemy religijne, wpływając bezpośrednio na funkcjonowanie danej czakry. Dodatkowo to właśnie na pierścieniach czakralnych osiadają wszelkiego rodzaju klątwy, uroki i złorzeczenia. Należy też wspomnieć, że to poprzez czakry dziedziczymy obciążenia rodowe. Z moich badań wynika, że zwłaszcza kobiety dziedziczą te elementy po swoich matkach i babkach. Poniższa grafika to uproszczony schemat męskiej czakry podstawy. Kolorem czerwonym oznaczony jest wir energii poruszający się wewnątrz pierścieni. Najmniejszy pierścień, tu kolor niebieski, usytuowany jest tuż przy kręgosłupie człowieka. Następny, oznaczony kolorem zielonym, wysunięty do zewnętrznej strony ciała, oraz największy, ponownie kolor niebieski, jest najbardziej wysunięty w stronę zewnętrzną ciała. Całość budowy czakry przypomina energetyczny stożek wiruzujący w środku obracujących się na przemian pierścieni. Energia w czakrach zawsze płynie zgodnie z ciągiem pierścieni, czyli od frontu ciała w stronę kręgosłupa, analogicznie od największego pierścienia do najmniejszego. Dodatkowo każdy z pierścieni odpowiada za konkretną sferę ciała fizycznego, ciała emocjonalnego i ciała mentalnego. Stymulacja danego pierścienia wywoła efekt na przyporządkowanej do niego sferze.
a zatem torus pojedynczej czakry również jest poziomy. Ta grafika przedstawia uogólniony układ czakr bez zachowania proporcji, jednak z uwzględnieniem wszystkich torusów czakralnych oraz ich kierunków przepływu energii. Całość tworzy jeden główny pionowy torus, którego możliwości ograniczone są przepływowością czakr. Wystarczy, że jedna z nich zacznie funkcjonować nieprawidłowo, a cały system natychmiastowo słabnie. Tym samym słabnie cała nasza energetyka. Pierścienie czakralne bardzo łatwo poddają się manipulacjom zarówno przez ludzi, jak i inne istoty. Prawdziwym problemem z czakrami jest ich podatność na ataki energetyczne oraz samoczynne wytracanie energii w przypadku niezachowania trudnej do utrzymania higieny energetycznej. Prawdą jest, że cały system czakr powstał tylko i wyłącznie w celu okradania nas z energii. Na przestrzeni tysięcy lat ludzie wytworzyli i udoskonalili technikę oczyszczania i regulacji czakr. Jednak to wciąż jest funkcjonowanie w obrębie systemu niewoli, niczym dojniki założone dla krów. Kierunki obracania się pierścieni czakralnych różnią się w zależności od płci. Kierunek obrotu czakry podstawy u mężczyzny jest w prawą stronę, następnie czakry sakralnej w lewą stronę, czakry splotu słonecznego ponownie w prawą i tak dalej aż do czakry korony. U kobiety ten ruch jest odwrotny. Czakra podstawy obraca się w lewą stronę, czakra sakralna w prawą stronę i czakra splotu słonecznego ponownie w lewą. Oznacza to, że ciągi energetyczne kobiet i mężczyzn również się różnią. Męski torus przepływa z góry w dół, a żeński z dołu do góry. Podobnie sprawa ma się tak zwanymi wężami kundalini, które według tradycji łączą się jako dwa pierwiastki boskich energii. Jednak przyjmując obroty poszczególnych pierścieni czakralnych w kierunku pionowym, zauważymy coś niecodziennego. Opisując ruch pierwszego wiru pierścieni, zaznaczonych na ilustracji jako duże niebieskie pierścienie, widzimy ruch określony kolorem czerwonym. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Kolejne pierścienie zaznaczone na zielono, a ich naprzemienny ruch kolorem szarym. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Oraz najmniejsze pierścienie zaznaczone na niebiesko, a ich ruch naprzemienny ponownie kolorem czerwonym. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Zauważamy tu zjawisko nazywane trzecim wężem kundalini, w niektórych tradycjach nazywanym wężem grzechu, przedstawiane m.in. w tradycjach judeo-chrześcijańskich. Sam proces aktywacji kundalini niesie ze sobą wiele niebezpiecznych konsekwencji. Analogicznie u płci żeńskiej węże te będą miały ruch odwrotny. Dodatkowo jako ciekawostką podamy, że osoby homoseksualne wykazują ruchy pierścieni czakralnych odwrotne od ich fizycznej płciowości. Czyli na przykład mężczyzna homoseksualny będzie miał kierunki obrotów pierścieni czakralnych odpowiednie dla kobiet, a kobieta homoseksualna ruchy pierścieni czakralnych odpowiednie dla mężczyzn. SEA – aktywacja kryształu duszy. Wracając do samej genezy czakr, wraz ze zmianami energetycznymi planety, takim jak wzrost rezonansu Schumana i wchodzenie w nowe formy energetyczne, element genotypu reptylianskiego, który przyczynił się do pryzmatyzacji energetycznej, stopniowo zanika. Na przełomie lat 80. i 90. zaczęło się rodzić dzieci pozbawione tego genotypu. Zostali oni nazwani kryształowymi dziećmi. Kryształowi ludzie, uznawani za stare dusze, oficjalnie zaczęli pojawiać się na Ziemi od 1995 roku, jednak pierwsi z nich pojawili się kilka lat wcześniej, przygotowując grunt energetyczny dla kolejnych pokoleń. Są to ludzie, którzy urodzili się bez czakr, a cała ich energia opiera się na centralnym punkcie klatki piersiowej na wysokości grasicy, pierwotnym kryształe, który dziś nazywamy kryształem duszy. Zadaniem kryształowych ludzi jest wyzwolenie innych od niewolnictwa energetycznego, energii strachu i cierpienia. Ich ogromna empatia, zdolność uzdrawiania, przenikliwa intuicja i ogromne pokłady czystej energii pomagają innym w procesach uwolnienia i duchowej transformacji. Ja sam jestem jednym z nich. Wraz z bliskimi mi osobami udało mi się stworzyć proces odwróconej pryzmatyzacji energetycznej, m.in. poprzez usunięcie pierścieni czakralnych i ponownie scalenie ich energii w kryształ.
Proces ten nazywamy aktywacją kryształu, z angielskiego SCA, Soul Crystal Activation, lub transcendencją czakralną. Pomagając tym samym innym ludziom stawać się kryształowymi. W ten sposób, wraz z naszą transformacją, zmienia się energia całej planety i ludzie wolni od energetycznego niewolnictwa wzrastają, a wraz z każdym wzrostem wzrasta cały świat. Energetyczna transformacja całej planety do poziomu człowieka kryształowego. Kryształ umiejscowiony jest w centralnym punkcie klatki piersiowej, bezpośrednio powiązany z grasicą, wzmacnia ją, dzięki czemu procesy regeneracji ciała zachodzą znacznie szybciej i w większym stopniu. Wzmacnia układ odpornościowy i pomaga utrzymać komórki macierzyste. Sama grasica z łacińskiego thymus gland, gdzie słowo thymus oznacza esencję boskiej energii życiowej, uznawana jest również za rdzeń naszej boskiej świadomości i siedzibę duszy. Można domniemać, że właśnie o krysztale i jego powiązaniu z grasicą są obrazy przedstawiające serce Chrystusowe, emanujące wielobarwnym światłem, choć Kościół narzucił swoją interpretację. Sam kryształ łączy w sobie dwie energie. Od góry energię kosmiczną nazywaną energią źródła życia oraz od dołu energię planety Ziemi. Są to odpowiedniki energii męskiej i żeńskiej. Kryształ łącząc je w sobie generuje niewyczerpalne pokłady czystej energii życia i kreacji. Podwójny torus kryształu łączy się z torusem pola serca i wchodząc w proces wzajemnej rezonacji, zwiększając tym samym swoje potencjały do nieograniczonych wręcz możliwości. Pozbawione pierścieni serce, jak i szyszynka, w początkowej fazie przechodzą proces regeneracji energetycznej, po czym stopniowo uwalniają swój potencjał, pozwalając nam w pełni odczuwać i dostrzegać to, co niematerialne. Empatia staje się płynna i nie powoduje szarpań emocjonalnych. Zaczynamy odczuwać świat na zupełnie innym poziomie. Nasze wizje stają się o wiele bardziej klarowne, intuicja i wewnętrzny głos stają się przyjemną normą. Kryształ w swojej strukturze jest dosłownie rdzeniem naszego jestestwa. Łącząc w sobie naszą świadomość z naszą nadświadomością, pierwiastki żeńskie i męskie, pierwiastki żywiołów, scala nasze ciała subtelne. Kryształ jest naszym centrum, naszą boską iskrą. Nietykalność energetyczna, regeneracja, stabilizacja emocjonalna, pełne połączenie z duszą, możliwości uzdrawiania siebie i innych, wolność duchowa, wzrost wibracyjny, energetyczny i duchowy to tylko niektóre efekty przywrócenia kryształu. Pamiętać należy jednak, że samo przywrócenie kryształu nie oznacza samoistnego autorozwoju duchowego i personalnego. Nadal wymagana jest praca nad sobą, doświadczanie i układanie procesów świadomości. Jednak przy spójnej i stabilnej energetyce oraz stałym połączeniem z duszą, cały dalszy rozwój jest o wiele lepszy. Na podstawie nieskazitelnej energii, jaką generuje kryształ, opracowaliśmy technikę uzdrawiania i samouzdrawiania, która polega m.in. na przekazywaniu energii z kryształu poprzez dłonie aż do osoby uzdrawianej. Technika ta ma nieskończenie wiele możliwości. Od uzdrawiania fizycznego aż po uleczanie ran emocjonalnych, traum i usuwanie negatywnych kodów, połączenie energetycznych i programów. Na przestrzeni najbliższych miesięcy pojawią się nasze kursy i szkolenia związane z tą techniką. Jako przedstawiciel Kryształowego Domu Duszy dziękuję za zapoznanie się z tym materiałem. Jeśli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o Krysztale Duszy, zapraszam do kontaktu.